Hej, witajcie, jesteśmy na Intel Extreme Masters 2015, które trzeci rok z rzędu odbywa się w katowickim Spodku, a właściwie nie do końca, bo w katowickim Spodku w tym roku znajduje się tylko i wyłącznie scena główna oraz gastronomia. Natomiast w tym momencie jesteśmy w centrum kongresowym, w którym znajduje się całe mięso, najważniejsza część, może nie najważniejsza część, ale ważna część, druga ważna część dla ludzi odwiedzających targi, czy właściwie Expo Intel Extreme Masters, całe wydarzenie sportowe, cały turniej, bowiem jest to właśnie ta część targowa, na której są również turniej, na której generalnie można zabawić się, jest najwięcej atrakcji dla zwiedzających takich pobocznych, oprócz samego głównego turnieju Intel Extreme Masters, profesjonalnych drużyn e-sportowych w StarCrafta 2 i w League of Legends, a ja zapraszam Was teraz serdecznie na spacerek po właśnie Centrum Kongresowym w Katowicach. Zaczynamy na spacer i teraz jesteśmy przy stoisku Intela, które znajduje się tutaj, jest to główny sponsor całego wydarzenia, no i na stoisku Intela jak zwykle, jak zresztą w dwóch poprzednich latach, są nowości technologiczne, właśnie tutaj do niego wchodzimy do środka, mamy oczywiście komputery, all-in-one PC, no i możemy sobie zobaczyć, jakie nowości pokazuje nam główny sponsor właśnie tej imprezy. Za mną zajmuje się poboczna scena Intel Extreme Masters, na której możemy oglądać show prezentowane przez jednego z prezenterów ESL. To wszystko za mną, są pewne rozgrywki, jest mała widownia, nie jest tak pokaźna jak w Spodku, ją zobaczycie później. Przenosimy się tutaj w okolice stoiska Goodram, tutaj po mojej prawej teraz stronie, teraz po lewej, jak pokazuje stoisko firmy Goodram. Generalnie rzecz biorąc, tak jak w poprzednich latach, większość rzeczy tutaj opiera się oczywiście na turniejach do publiczności. Tutaj mamy bardzo fajną strefę retro. Goodram, producent i polski producent pamięci RAM i dysków SSD, na tej imprezie się nie mógł nie pojawić, bo w tym roku naprawdę jest ona wykonana z niezwykłym jak na polskie warunki rozmachem. Idziemy dalej i w tym momencie znajdujemy się przy stoisku firmy BenQ, również jedno z takich pokaźniejszych stoisk może rozpoznawalnych dosyć mocno. Tutaj również mamy komputery, mamy na czym pograć, możemy zobaczyć nowe technologie, a przede wszystkim monitory BenQ, bo przecież BenQ jest producentem monitorów. Tam widzimy scenę firmy BenQ. Każda praktycznie z firm tutaj wystawiających się posiada scenę, na której jest oczywiście host, który to wszystko prezentuje, który to wszystko robi tak, aby było przyjazne i interesujące dla wszystkich odwiedzających, a na stoisku BenQ możemy pograć sobie chociażby FIFA 15 i w League of Legends po mojej lewej stronie. Teraz przechodzimy przez stoisko XCOM oraz Asusa oraz Intela, ale głównie tutaj właśnie chyba kosztuje firma XCOM.pl, czyli sklep komputerowy. Natomiast naprzeciw już takie główne stoisko, na którym bardziej tutaj podzespoły Asusa są pokazywane, karty graficzne z chłodzeniami DirectX CU2 i płyty główne z chipsetem między innymi Z97, płyty gamingowe, karty gamingowe, generalnie wszystko, co z gamingiem jest związane, prezentuje tutaj Asus. A teraz przechodzimy nieco dalej. Mamy stoisko ze Smite'em zaraz za mną. Natomiast tutaj jest stoisko firmy NTT, ASRock oraz Crucial, które w tym roku tutaj sobie poczynają bardzo, bardzo pokaźnie i poczynają sobie w kolaboracji tych właśnie trzech firm. Tak więc wygląda pierwsza część tego całego kompleksu Centrum Kongresowego. Jest to naprawdę bardzo, bardzo pokaźny teren. Jest dużo większy niż pole powierzchni płyty głównej Spodka, na której ta część targowa była obecna w zeszłych latach. Dlatego też to by było na tyle, jeśli chodzi o ten spacerek. Zapraszam Was do kolejnych, gdzie pokażemy dalsze stoiska, a przede wszystkim na pojedyncze filmy, które będziemy prezentować, stoiska z bliska.